Popularny Dom Harcerza szykuje się do świętowania. Placówka w tym roku kończy 30 lat. Dyrektor Domu Harcerza podkreśla, że to miejsce wyjątkowe. Codziennie odbywają się tu zajęcia, z których korzystają setki dzieci. Mamy tutaj 27 pracowni. W każdej pracowni jest po kilkanaście grup, co daje ponad 1500 dzieci w roku szkolnym. Temat Domu Harcerza wraca po tym, jak wczoraj dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia przekazała informację o tym, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy ponad 600 tysięcy złotych na przygotowanie projektu rozbudowy placówki. Rozbudowa ma dotyczyć obiektu, który na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej udostępniło miasto. W tym przypadku chodzi o Dom Harcerza przy ulicy Dzikiej. Dzisiaj cieszymy się z tego, że mają środki na zorganizowanie i zrealizowanie przetargu na projekt budowlany, który już wskaże właściwe środki finansowe, które są potrzebne do realizacji tego. Zgodnie z wcześniejszą koncepcją, Dom Harcerza miałby zostać rozbudowany tak, aby wydzielić tam zaplecze edukacyjne dla muzyków oraz 3 sale koncertowe. Pojawia się pytanie, co z podopiecznymi i nauczycielami Domu Harcerza. Jestem przekonana, że już nasze władze myślą o tym, gdzie moglibyśmy znaleźć nowe miejsce godne naszej instytucji i zgodnie z obietnicami z pewnością tak będzie. Po przygotowaniu koncepcji dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej będzie się starać o pieniądze na rozbudowę. W grę wchodzi nawet 20 milionów złotych. Zgodnie z wcześniejszymi propozycjami dzieci uczęszczające do Domu Harcerza miałyby korzystać z obecnych budynków szkoły muzycznej. Dziś słyszymy, że miasto ma nową koncepcję, ale szczegóły poznamy w przyszłym tygodniu. Chciałabym zapowiedzieć i powiedzieć, że pan prezydent Janusz Kubicki zaraz po swoim powrocie, czyli w poniedziałek, wtorek, na pewno będzie chciał się spotkać ze środowiskiem Domu Harcerza i przekazać im swoją wizję, swoją koncepcję związaną z tym, gdzie mógłby funkcjonować Dom Harcerza bez uszczerbku na jego jakości, a powiedziałabym i mówię to z całą odpowiedzialnością, w bardziej godziwych warunkach i bardziej przyjaznych dla osób z niepełnosprawnością. Wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Haręźlak podkreśla, że miasto dołoży wszelkich starań, aby Dom Harcerza w nowej odsłonie spełnił wszystkie oczekiwania dzieci, rodziców i kadry pedagogicznej.